Siemanko i witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Grafuch i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Wasza Klasa. W tym tygodniu mamy kolejnego Camp Strike'a i ja w tym tygodniu powracam po urlopie, po wczasach, po wakacjach do komentowania, więc mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak to się robi. No dwa tygodnie to chyba się jednak nie da tego zapomnieć. Mniejsza o to, jak spędziłem wczasy, to wam poopowiadam kiedy indziej. Na razie skupmy się na tym, co będziecie widzieć. Jest to Camp Strike w trybie Free for All na mapce Overlord. Nie jest on jakimś porywającym Camp Strike'em, trwa on 6:50, ale nie bójcie się, wyciąłem dwa takie fragmenty po kilkadziesiąt sekund, w których się kompletnie nic nie działo, ponieważ ludzie wyszli z gry, więc mam nadzieję, że będzie on przyjemny do oglądania. Klasa jest od, co najważniejsze, od kogo jest klasa? Klasa jest od Spyrus Gaming, więc pozdrawiam cię serdecznie, Spyrus. Zaproponował mi on AK-12 z tłumikiem i uchwytem, bardzo dobra broń. U mnie za dużo kemów się nie pojawia na kanale właśnie z AK-12, więc mam nadzieję, że to będzie troszkę takie urozmaicenie. Do tej pory chyba dwa albo trzy tylko były, więc coś innego niż Honey Badger, chociaż Honey Badger to teraz już jest rzadkość naprawdę. W następnym tygodniu albo za dwa tygodnie chyba będę musiał wrzucić jakiegoś kema z Honey Badgera, bo już tak kurczę dawno go nie było, że trzeba naprawdę powrócić do tej broni i trochę sobie z nią pograć. W perkach, w podstawce mieliśmy Stalker, szybkie ręce, martwą ciszę, wzmocnienie, skupienie, czyli super, naprawdę bardzo fajna podstawka. W ogóle ta cała klasa jest bardzo łatwa do kema, nie jest ona jakaś wyzwaniowa, po prostu można sobie spokojnie z nią zagrać w jakimś dobrym lobby i być pewnym, że coś się wbije. Specjaliści, jak widzicie, Spadlinor, Żerca oraz Deadeye. W bonusie specjalisty miałem tarczę, szybkie wyciągnięcie, gotowość i bezkompromisowy. Tak więc bardzo dziękuję ci, Sperus, za tą klasę. Miałem tutaj dużo przyjemność zagrania sobie nią. Nie potrzebowałem wiele czasu, żeby wbić tego kema. Zresztą on był wbity już chyba z miesiąc temu jakoś, pewnie kawałek czasu upłynęło już, odkąd ten gameplay się pojawi. I mam nadzieję, że wam się tutaj będzie to przyjemnie pooglądać, a ja szybko przejdę od... Chciałbym tak dzisiaj pokazać w sumie o was, dla was. Coś wam zaproponować, o paru rzeczach wspomnieć, może nie słyszeliście. Myślę, że wiecie doskonale o tym, ale może akurat nie słyszeliście, więc... może was to zainteresuje. Myślę, że taki komentarz się będzie nadawał akurat do waszej klasy. Więc słuchajcie, pierwsza rzecz, oczywiście mam w pamięci to, że mnóstwo osób mi pomogło urosnąć i mnóstwo osób jest budulcem tego kanału, że tak powiem. Dzięki nim on toczy się, powstał i mam nadzieję, będzie jeszcze się bardziej się rozwijał, więc głupio by było i chamsko, jeżeli ja bym teraz nie mówił o innych małych kanałach, które dopiero zaczynają i potrzebują jakiegoś wsparcia, jakichś kilku, kilkudziesięciu, kilkunastu widzów na sam początek, żeby mieć taki, nie czuć się głupio po prostu komentując samemu sobie. Więc przede wszystkim chciałbym powiedzieć o kanale Kevin FPS. Obydwa kanały będą FPS-owe i obydwa będą miały w niku FPS, więc wszystko się zgadza. Pierwszym jest Kevin FPS. Jeżeli dobrze kojarzę, on był w klanie Penguin Brothers, ale nie jestem tego pewny, więc poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Jednakże odszedł i założył teraz inny klan, jest współzałożycielem, czy może czy należy, nie wiem dokładnie jak tam jest. Chodzi o Arcane Clan, więc ja za chwilkę o tym dokładnie powiem, bo to druga kwestia, ale chciałbym przede wszystkim was zaprosić na kanał Kevina, bo bardzo, bardzo fajnie komentuje, bardzo robi to składniowo. Ma naprawdę tutaj, aż sam się zdziwiłem i sam bym tak chciał może robić nawet, bo na pierwszych kilka komentarzy to jest, no nie słuchałem wszystkich, ale te tam ostatnie powiedzmy to jest cały czas po prostu gadane, nie ma jakichś zacięć, przerywników, dość ciekawie, fajny głos, więc naprawdę link w opisie i zajrzyjcie sobie na kanał Kevina i tak samo zajrzyjcie sobie na kanał Patryka, czyli to był youtuber, który wcześniej kiedyś tam nagrywał w tamtym roku. Ja nic o nim nie wiem, wiem tylko to, że od kilku tygodni nagrywa ponownie i całkiem ciekawie opowiada, też dość składnie, płynnie, też ciekawe tematy porusza, na przykład na temat rugby i futbolu amerykańskiego, które te dwa sporty są zupełnie różne od siebie i cholera, nie pamiętam, który on uprawiał, naprawdę oglądałem to, zapomniałem, po urlopie jestem, więc można mi wybaczyć, że kilka luk w głowie mi zostało i wszystkiego dokładnie nie pamiętam, ale na pewno zajrzyjcie na
kanał Patryka FPS i na kanał Kevina, linki w opisie. Kolejną sprawą jest taka prośba nadesłana przez Megaz YouTube o to, żeby zaprosić was albo wspomnieć o tym, że właśnie stworzył ten klan Arcane Klein. I ja dlaczego o tym mówię? Ponieważ zauważyłem, że sporo osób się zastanawia, z kim pograć, nie mają z kim pograć na różnych platformach, ten na PS3, ten na 360, ten na nowej generacji, tamten na PC-cie, i z chęcią by sobie z kimś zagrali, ale nie mają z kim. Więc ten pomysł tego Arcane Klein jest bardzo fajny, bo on jest multiplatformowy, więc na każdej platformie będziecie mogli znaleźć kolegów do grania, nie ma tam jakichś specjalnych wymagań, więc bardzo zapraszam was, podam taki filmik od razu instruktażowy, jak dołączyć do tego klanu i jak się stać jego członkiem, więc zajrzyjcie oczywiście na kanał Megaza. I o następnych sprawach powiem wam jutro, bo nie zdążyłem o wszystkim powiedzieć. Ja się zaraz z wami żegnam. O Boże, język aż mi się zaplątał. Mam nadzieję, że gameplay, jak i mój komentarz wam się spodobał i do zobaczenia jutro, tak jak mówię. Na razie, cześć, ją!